Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jestem z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Rzeczywiście to jest uniwersytecki szpital. Pracuję w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, w pierwszej klinice chirurgii ogólnej i endokrynologicznej. Panie profesorze, uczył się pan chirurgii w Stanach Zjednoczonych, tak? Uczyłem się w wielu miejscach, ale głównie w Polsce, bo mam dobrych nauczycieli tutaj. No, ale chodzi mi o operację laboroskopią, metodą laboroskopii. Operacje laparoskopowe też zaczęliśmy jakby nasza klinika zaczęła pierwsza w Białymstoku wykonywać tego typu zabiegi. To już jest szmat czasu, bo to minęło od pierwszych zabiegów już ponad 20 lat laparoskopowych i jesteśmy w tej chwili wiodącym ośrodkiem chirurgii laparoskopowej w Białymstoku, który wykonuje, jakby można powiedzieć, bardzo szeroki zakres zabiegów laparoskopowych, tak naprawdę począwszy od chirurgii ogólnej do chirurgii endokrynologicznej, w której się specjalizujemy. A pytanie, operacje bariatryczne? Operacje bariatryczne to jest rok 2005. To był pierwszy pomysł na pierwsze zabiegi chirurgii bariatrycznej. I myślę, że to był doskonały pomysł na to, żeby się odnaleźć w tym, znaleźć swoje jakby 5 minut. Nasza klinika jakby zaczęła jako pierwsza prawie, że te zabiegi bariatryczne, a na pewno pierwsza w naszym makroregionie tutaj na Podlasiu. I jest to, pierwsze operacje to były w ogóle operacjami wykonywanymi w technice klasycznej, czyli na otwarto. To ten okres trwał bardzo krótko i od razu później szybko przeszliśmy na chirurgię laparoskopową, ponieważ Pan w Stanach Zjednoczonych się zetknął pierwszy raz z taką chirurgią na praktyce, tak? Tak. To były pierwsze momenty, ale w tym momencie, w tej chwili już nasza klinika wykonuje wszystkie zabiegi, jakie tylko są możliwe, jeżeli chodzi o leczenie chirurgiczne chorych otyłych. Oczywiście jest to bardzo potrzebna chirurgia, ponieważ jest wielu potrzebujących osób, które wymagają tego typu zabiegów. Powiem tak, panie profesorze, jest taka sytuacja, że często rolnicy, szczególnie producenci mleka, którzy harują od rana do wieczora, bo mleko to jest białe niewolnictwo, jak mówię, mają problemy bariatryczne. Czyli mimo ciężko pracują fizycznie, ciężko jakiś wysiłek jest, a jednak potrzebują operacji bariatrycznej, bo może jedzą nieregularnie. Na pewno. Może jakieś inne przyczyny, ale potrzebują. No to bardzo przeszkadza w ciężkiej pracy na roli. To nie tylko przeszkadza, ale to jest też i z otyłością. Otyłość jest uznaną chorobą. To kiedyś się wydawało, że my operujemy osoby zdrowe. To nie są osoby zdrowe. Otyłość to nie jest wstyd, to jest choroba. Nie, to jest choroba. To jest choroba, absolutnie to nie jest wstyd. I jest to bardzo poważna choroba, ponieważ jest początkiem wielu innych problemów zdrowotnych. Na przykład? Przede wszystkim sercowo-naczyniowych, następnie stawowych. Jest chory taki, mówimy też często o tym, że się przyplątuje z cukrzyca. Także jest wiele, w tej chwili chirurgia otyłości, chirurgia bariatryczna to jest nazywana chirurgią metaboliczną. Czyli my tak naprawdę operując chorych otyłych, im nie dość, że poprawiamy komfort życia, ale też eliminujemy szereg innych problemów, które oni mieli do tej pory. Jak nadciśnienie, jak choroby serca, jak cukrzyca, jak choroby stawowe. Po prostu oni mówią zawsze, ci pacjenci po operacjach, jak schudną. Bo nie ma lepszej metody, żeby poprawić komfort życia i żeby schudnąć. Nie ma bardziej efektywnej metody.
bo chirurgia jest, daje powiedzmy 95% skuteczności w porównaniu z 5% skutecznością metod zachowawczych. I najczęściej czyli różnych diet, tak, różnych pigułek cudownych w internecie, które trzeba kupę zapłacić. Mocno kosztuje, ale też i daje duże nadzieje, które nigdy się zwykle nie spełniają, ponieważ można nawet, no, leczenie zachowawcze otyłości to daje naprawdę niski procent skuteczności. Są często nawroty, jeżeli nawet się dużym wysiłkiem schudnie, to ten efekt, powiedzmy, jojo jest bardzo częsty. Panie profesorze, proste pytanie. Jestem pana pacjentem, nie ukrywam to od lat. Mam taką refleksję. Cukier w porządku, naciśnienie w porządku i 40 parę kilo do... Mniej. Mniej. Czyli lżej żyć. Lżej żyć, ale obawiałem się o tej operacji, że ona będzie śmiertelna, że to wszystko, że umierają ludzie. Jaka jest perspektywa bezpieczeństwa takiej operacji? Na przykład na tle najbardziej popularnej operacji, jaką jest operacja wyrostka robaczkowego. No oczywiście to nie jest to spacerek, jest to operacja bardzo poważna, ponieważ operujemy raz, że osoby otyłe, to też trzeba mieć pewne umiejętności, żeby tych pacjentów operować, ale... Czyli byle gdzie nie odbywają się te operacje bariatryczne? Nie, to powinny być wykonywane w ośrodkach referencyjnych, pełnoprofilowych, gdzie możemy tym chorym zabezpieczyć jakby komfort wielospecjalistycznej konsultacji, wielospecjalistycznych możliwości później działania i też bezpieczeństwa, generalnie bezpieczeństwa. Jest to operacja na pewno niebezpieczna, ponieważ to są chorzy nie tylko tyle, że mają za dużo kilogramów, ale oni są przede wszystkim, mają dużo powikłań związanych z otyłością, czyli to są pacjenci już, których zdrowie podupadło. Ja wiem, ale jak to się ma właśnie do tej operacji wyrostka robaczkowego? No, każda operacja i wyrostka robaczkowego, i otyłości niesie za sobą jakieś tam, powiedzmy, jakieś powikłania charakterystyczne dla danej operacji. Tutaj można powiedzieć, że powikłania związane z operacją otyłości zdarzają się na szczęście w bardzo małym procencie. A wyrostka robaczkowego? Też się zdarzają, też się mogą zdarzyć. Wydaje się, że to jest bezpieczna operacja, ale się mogą zdarzyć. Czy te powikłania są absolutnie na tym samym poziomie? Podobnym, myślę. Podobne. Wydaje, że czy, nie a czy inaczej, bo dlaczego o wyrostek się zapytałem? Bo według tak medycyny ludowej, a każdy Polak jest lekarzem czy doktorem, jest to najbezpieczniejsza operacja. Dlatego się zapytałem o bariatryczną operację. Bariatria wbrew pozorom, dzięki powiedzmy nowoczesnym metodom operacyjnym, dzięki super sprzętowi, który w tej chwili dysponujemy, stała się operacją bardzo bezpieczną. I na pewno warto podjąć to ryzyko zabiegu, mimo to, że ono jakieś tam jest. A czy jest. Bardziej się ryzyko podjąć opłaca, niż przytyć kolejne 10 kg? Nie, no opłaca się podjąć to ryzyko, niż tkwić w tym, co się w tej sytuacji, która jest nieodwracalną sytuacją, która prowadzi do kolejnych chorób i prowadzi też do skrócenia de facto życia i komfortu życia. A panie profesorze, mam takie pytanie, bo pewną część ludzi myśli, że to jest operacja, za którą trzeba dużo płacić, że to trzeba prywatne kliniki, czy na fundusz? Tak, to faktycznie nie jest tania operacja, ale jest w pełni refundowana przez NFZ, tylko muszą być pewne wskazania. Tak? Jakie wskazania? No to jest wskaźnik BMI decyduje, czyli BMI powyżej 40. To jest taki wskaźnik matematyczny, albo 35 plus dodatkowe choroby, których jest niemało związanych z otyłością. Czyli to jest operacja teraz w obecnej cywilizacji medycznej obowiązującej w Polsce, operacja dla każdego, tak? Który tak, spełnia tak, kryteria. Tak.
który spełnia wyznaczony kryteria. Wyznaczony przez fundusz. W związku z pewnym ryzykiem tego zabiegu muszą być pewne kryteria, które są konieczne do spełnienia. Panie profesorze, pan tutaj operuje na Podlasiu, część pacjentów pana jest z Mazowsza, z tego co wiem, ale teraz kolejny mleczny rejon Polski, czyli województwo warmińsko-mazurskie. Zdaje się, biskupiec Reszelski będzie pan tak, operatorem tam. Jest to, oczywiście staram się operować w różnych szpitalach, nie tylko w Białymstoku. Operuję w Bielsku Podlaskim, operowałem w Piszu, teraz planuję operację wykonywać również w Biskupcu, ponieważ jest szereg potrzeb, jest ten zakres, powiedzmy, osoby są potrzebujące w różnych częściach kraju. Ja tak naprawdę operowałem już osoby z różnych regionów kraju. Dużo osób z Warszawy, dużo osób z regionu północno-wschodniej Polski, jak i południowej Polski. Tak naprawdę ludzie szukają pomocy, wiadomo, internet, opinie są znane też o pewnych. To jest łatwe w tej chwili, żeby znaleźć odpowiedni moment, odpowiednich lekarzy. I my staramy się rzeczywiście, mając dobrą opinię, mamy dużo chorych chętnych do operacji. Te kolejki zazwyczaj nie są za długie i w miarę szybko tych chorych operujemy. A czy jest to taka prawda, które ja usłyszałem, ale nie mam potwierdzoną przez medyczne autorytety, czyli między innymi przez pana profesora, że otyłym jest trudniej przetrwać COVID? Naturalnie. Jest to, sama otyłość już jest obciążeniem ogromnym. Jeżeli były te COVID-owe zakażenia, to rzeczywiście osoby otyłe znacznie częściej wpadały w bardzo trudną sytuację i konieczności leczenia na oddziałach intensywnej terapii i na respiratoroterapii, ponieważ powikłania płucne były bardzo poważne. Panie profesorze, jest pan organizatorem konferencji międzynarodowej medycznej, która odbędzie się na początkach maja w Białymstoku. Może pan coś powiedzieć o tym? To będą, z tego co wiem, z terenu całej Europy, a nawet świata przyjadą. My co roku organizujemy, to już będzie kolejna konferencja, kilkanaście takich konferencji już zorganizowaliśmy. Jest to konferencja w zakresie zasięgu, tak jak pan redaktor powiedział, nie tylko ogólnopolskim, ale też i europejskim i nawet światowym. Mieliśmy gości już z różnych regionów świata. Poruszamy tematykę ciekawą, bo zazwyczaj skupiamy się na zagadnieniach związanych z tym, jak uniknąć zdarzeń niepożądanych w chirurgii, czyli zachęcamy do pokazywania trudnych przypadków i swoich powikłań, o czym zazwyczaj niechętnie się mówi, ale na tym się bardzo możemy nauczyć. Rozmawiacie o swoich błędach. Tak, o tych błędach staramy się zachęcać do tego, żeby każdy przedstawił nie tylko sukcesy, a przede wszystkim błędy, które związane są. Chirurgia, tak jak każda dziedzina, niesie za sobą jakieś ryzyko powikłań, oczywiście. I chcemy o tych powikłaniach rozmawiać, chcemy pokazać też możliwości. Też w powikłaniach w operacjach bariatrycznych, oczywiście. Jest to jedna z tematyk tej naszej konferencji, ale generalnie mówimy o całej chirurgii i o różnych operacjach i też o tym, że nigdy nie ma nic w 100% prawda, bezpiecznego, ale mówiąc o tych błędach, które się wydarzyły, to nas przybliża do, to jest bardzo dobra nauka do tego, żebyśmy się nauczyli unikać tych błędów tak naprawdę. Wiem, że ta konferencja to jest poważna sprawa i pod względem organizacyjnym i finansowym. I wie pan, panie profesorze, wiem, że ma pan też ludzi z zakładów mleczarskich, którzy pomagają panu. Tak jest. Tutaj jest przede wszystkim od lat Polmek panu. Bardzo życzliwy, bo to jest cel społeczny. Podobnie jak spółdzielnia mleczarska Mlekowita,
Wysokim Mazowieckim, tak jest, i kilka innych jeszcze podmiotów mleczarskich, OSM Sierps, Mleczarska Spółdzielnia Mleczarska. Czyli w sumie zachęcam kolegów, mimo trudnej sytuacji w mleczarstwie, do wsparcia tej inicjatywy, która niesie zdrowie i efekty. Oczywiście. Jak my również, no oprócz wsparcia firm farmaceutycznych i innych sprzętowych, bardzo te kontakty, które nawiązałem dzięki pomocy również prezesom zazwyczaj w tych firm mleczarskich, te kontakty mają wielkie znaczenie i wielką no, rolę. Polska Rolna, czyli Krzysztof Wróblewski, kiedyś tygodnik. Też jest współtwórcą sukcesu. Też nawołuje do pomocy. Nawołuje do pomocy, a my tak ze swojej strony nigdy praktycznie nie odmówiliśmy pomocy, nawet powiedzmy poszczególnym rolnikom, którzy nie ukrywam, że byli operowani, i to z dobrym efektem. Ale oczywiście musieli spełniać kryteria oczywiście, tak, wymagane przez Narodowy Fundusz Ochrony oczywiście Zdrowia. Oczywiście i nadal ich zachęcamy wszystkich do przyjazdu, do konsultacji. Wszystko w ramach NFZ-u mogą przejść taką operację i mogą sobie, powiedzmy, zagwarantować inne, lepsze rzeczy. Ale jeżeli ktoś jest z innych rejonów Polski, to to się nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, ale są w innych rejonach też są operacje bariatryczne. Oczywiście, tych ośrodków bariatrycznych jest kilka w kraju znaczących, ale na Podlasiu jest ten ośrodek, ta nasza klinika jest wiodącym ośrodkiem bariatrycznym. Wiem o tym. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Bardzo dziękuję.